Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Odcinek już w nowym roku szkolnym, ale tak jak obiecałem Państwu w środku wakacji gdzieś, że na koniec wakacji podsumujemy sobie, jak te wakacje minęły na drogach miasta Suwałki, na drogach naszego powiatu. I właśnie z takimi pytaniami udaję się dzisiaj do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, tak jak w środku wakacji mówiłem widzom, że spotkamy się już podsumowując całe wakacje, także przyjeżdżam do Pana z pytaniem, jak tegoroczne wakacje minęły na drogach miasta Suwałki? W tym roku, tak jak i w latach poprzednich, mieliśmy dosyć sporo roboty, jeżeli chodzi o ruch drogowy. W czasie okresu wakacyjnego, dwóch miesięcy w sumie, licząc lipiec, sierpień, żeśmy ujawnili 4399 wykroczeń związanych z ruchem drogowym. Kolizji odnotowaliśmy 237, wypadków żeśmy odnotowali 8, w tym dwa wypadki takie dość poważne, śmiertelne na drodze S61, gdzie doszło do zdarzenia pojazdu ciężarowego z uczestnikami pracującymi na drodze, dwoma uczestnikami. Dwie osoby właśnie poniosły śmierć na miejscu. Jeden wypadek również żeśmy odnotowali na terenie miasta, na ulicy Wojska Polskiego, gdzie również nietrzeźwy kierujący doprowadził do zdarzenia drogowego. No, niestety zginął na miejscu. No, w okresie wakacyjnym mieliśmy naprawdę bardzo dużo pracy. Mieliśmy również tu wsparcie, jeżeli chodzi o ruch drogowy z oddziałów prewencji. Żeśmy tutaj mieli czterech policjantów, którzy nas wspomagali tutaj w pracy. Po okresie wakacyjnym zatrzymaliśmy 39 uprawnień do kierowania pojazdami i prawo jazd, 4 uprawnienia za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. 9 uprawnień zatrzymaliśmy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez uczestników ruchu drogowego kierujących i 24 uprawnienia zatrzymaliśmy za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości. Wspominał Pan na samym początku, 4400 praktycznie wykroczeń. Jakie najczęściej wykroczenia popełniają właśnie kierowcy w Suwałkach? Najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane od kilku lat, jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Jest to najwięcej ujawnianych wykroczeń, jeżeli chodzi właśnie ruch drogowy. No, dużo też wykroczeń jest związanych z niekorzystaniem z zapiętych pasów bezpieczeństwa przez kierujących, jak i pasażerów, przewożenie właśnie również dzieci bez fotelików, bez zapiętych pasów dla dziecka.
Również sporo wykroczeń ujawnialiśmy, jeżeli chodzi o niekorzystanie z zestawu głośnomówiących, czyli korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego. Trzymając go w ręku przez kierujących. Ujawnialiśmy również wykroczenia związane z nieprawidłowym wyprzedzaniem, czyli niestosowanie się do znaku P4, linia podwójna ciągła, jak również wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, na przejściu dla pieszych, przez pojazdy oczywiście. I tu warto chyba przypomnieć jedną właśnie taką rzecz o wyprzedzaniu przed pasami, na drodze z dwoma pasami w jednym kierunku. Dokładnie, jeżeli jest to droga jednokierunkowa, dwupasmowa, należy przed przejściem dla pieszych oczywiście unikać wyprzedzania pojazdu, czy bądź z lewej strony, czy bądź z prawej strony. Nie należy wyprzedzać przed przejściem dla pieszych, jak również na przejściu dla pieszych, bo za to wykroczenie jest dość spory mandat i dość spora ilość punktów. No, 10 punktów to myślę, że to jest bardzo dużo punktów, jeżeli chodzi o uprawnienie. Tak. Patrząc na te liczby, chyba porównując te wakacje z wakacjami z poprzedniego roku, chyba mi się wydaje, że troszeczkę więcej tego wszystkiego jest, więcej tych wykroczeń. Nie wiem, czy wynika to ze zwiększającego się ruchu może na drodze, czy też może z jeszcze większą pracę do tego wszystkiego panowie przykładają. No na pewno powiem, że ujawniamy coraz więcej wykroczeń, jeżeli chodzi o policjantów ruchu drogowego. Reagujemy na wszelkie wykroczenia, które są związane właśnie tutaj z popełnianiem na drodze. Jak również no, okres letni, okres wakacyjny wiąże się ze zwiększonym ruchem na drodze tutaj w naszym rejonie. Wiadomo, mamy drogę tranzytową, pojazdy jadą z Litwy, z Łotwy, Estonii, z krajów właśnie nadbałtyckich, w Polskę, czy powiedzmy w dalszą stronę Europy. I mamy dlatego tutaj zwiększony ruch, jest większa ilość wykroczeń ujawnianych właśnie w okresie wakacyjnym, jak powiedzmy w innych miesiącach. Dobrze, panie rzeczniku, zostawmy już wakacje. Za wakacje minęły, liczby troszeczkę przerażają. Wczoraj rozpoczął się nowy rok szkolny i w związku z tym zawsze corocznie macie pewną akcję również. Tak, rozpoczął się rok szkolny. Aktualnie przeprowadzamy działania Bezpieczna droga do szkoły, jak również bezpieczny autobus, gimbus. Chodzi tutaj o dokonywanie kontroli pojazdów przewożących dzieci, czyli autobusów, jak również samochodów osobowych, które przewożą. Sprawdzamy stan techniczny, sprawdzamy wyposażenie takich pojazdów, jak również trzeźwość kierujących oraz prawidłowość przewożenia tych osób, czyli foteliki ochronne, pasy bezpieczeństwa. Sama akcja Bezpieczna droga do szkoły, na czym polega właśnie ta akcja? Dokonujemy kontroli stanu nawierzchni, powiedzmy, w rejonie szkół, jak również oznakowania związanego właśnie z poruszaniem się osób pieszych. Nadzorujemy rejon przejść dla pieszych, nadzorujemy również drogę, w jaki sposób pojazdy poruszają się, jak parkują przy szkole. Reagujemy na różne wykroczenia związane właśnie tutaj z bezpieczeństwem tych najmłodszych użytkowników, czyli dzieci. Czyli okolice szkół, też prewencyjne postoje, tak jak widziałem, też wpływają na bezpieczeństwo. Właśnie kierowcy inaczej się zachowują, kiedy ten radiowóz chociażby stoi w okolicy szkoły. No na pewno myślę, że tam w takim przypadku kierowca, jak ktoś mówi, zwolni, zdejmie tą nogę z gazu, czy powiedzmy będzie wiedział, że ma zapiąć te pasy i tak dalej. No wiadomo, że trzeba to wykonywać wcześniej przed jazdą, ale mówię, no na pewno prewencyjnie oddziałujemy bardzo dobrze na tym. Też wiem, że w dniu dzisiejszym już Państwo rozpoczęli tą akcję Gimbus, tak? Czy jakieś rezultaty już są? Tak, w dniu dzisiejszym żeśmy rozpoczęli akcję Gimbus. Aktualnie policjanci sprawdzają pojazdy w gminie Przeroś, gminie Filipów, Raczki, jak również gminie Suwałki. Aktualnie, jak do tej pory, nie stwierdzono jakichś poważniejszych uchybień związanych ze stanem technicznym pojazdu.
poprzednich latach bywały przypadki, gdzie pojazdy nie były do końca prawidłowo, powiedzmy, wyposażone czy przygotowane do tego sezonu. No, staramy się po prostu sprawdzić, czy ten pojazd faktycznie odpowiada tym warunkom technicznym, które powinien przechodzić. Czyli na tą chwilę jest dobrze i miejmy nadzieję, że tak będzie. No, również mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ja dziękuję serdecznie panu za rozmowę. Dziękuję również panu, dziękuję państwu. Tak jak państwo słyszeli, sporo tych wykroczeń, sporo tych kolizji, dużo odebranych uprawnień do kierowania pojazdami, szczególnie dużo odebranych za jazdę pod wpływem alkoholu. To bardzo niepokoi. Także mam nadzieję, że przyszłe wakacje troszeczkę lepiej nam wypadną pod tym względem. I też proszę pamiętać, że nowy rok szkolny się zaczął i ten ruch przy szkołach powrócił. Dlatego uważajmy w rejonach szkół. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.